Cześć, tutaj Kryptokozak. Dzisiaj chciałbym Wam w bardzo krótkim materiale przypomnieć, że pojawiają się kolejne IDO na Solanium i oczywiście warto w nich brać udział, ponieważ no, jak do tej pory historia pokazywała, zawsze można było na nich zarobić, pomijając oczywiście projekt pingwinów, które no, trochę są innym projektem niż inne pozostałe, bo tu nabywamy tokeny, a tam było to NFT. Krótkie przypomnienie, kto nie korzysta, Solanium.io jest to launchpad na Solanie i tutaj nawet nie stejkując tych tokenów Solanium, czyli te Slimy, bo tak się nazywa ten token, możemy brać udział w IDO. W IDO bierzemy udział w momencie, kiedy się rejestrujemy na whitelist i później z whitelisty jesteśmy losowani. Jeżeli zostaniemy wylosowani, to będziemy mieli jakąś ekspozycję, którą będziemy mogli nabyć tokeny danego projektu. W tym momencie przez najbliższe jeszcze kilkanaście godzin mamy możliwość zapisania się na whitelistę DeFi-Landa. Ja oczywiście już właśnie w międzyczasie mówię i pokazuję Wam, co trzeba zrobić, czyli generalnie trzeba tutaj zrobić register, no generalnie zarejestrować się, tutaj jest jakiś tam komunikat i tak dalej, i tak dalej. Generalnie klikamy register for whitelist. I w tym momencie oczywiście jeszcze tutaj nam wyskoczą obrazki. Kolejne obrazki. I miejmy nadzieję, że już zostaliśmy tak zarejestrowani. I teraz czekamy na loterię. Tak jak wiecie, jeżeli ktoś już oglądał poprzednie moje filmy związane z projektem Solanium, to wiecie, że tutaj oprócz tego, że samo zgłoszenie daje nam tak jakby jakąś tam możliwość, to możemy sobie dodatkowo tutaj stejkować nasze slimy i to nam zwiększa tak jakby prawdopodobieństwo. Dodatkowo mamy tutaj takie social taski, czyli jakiś tam Telegram, Twitter i to wszystko możemy wykorzystywać i przez to też zwiększać sobie tutaj ilość tiketów social i to też nas zwiększa jakieś tam prawdopodobieństwo w tym, żeby uzyskać dostęp do wygrać tą w tej loterii i móc nabyć jakąś tam część tych tokenów. Ja oczywiście tutaj liczę na Wasze wsparcie i odwdzięczenie się za to, że Wam przypominam o tych projektach. Podaję mój reflink w opisie i oczywiście, jeżeli tutaj zechcecie, to będę wdzięczny za to, jeżeli tak jakby zwiększycie moją szansę jeszcze dodatkowo poprzez to, że Was polecę, żeby się zarejestrować w tym temacie, w tym projekcie. Natomiast pokrótce, co to za projekt? Generalnie DeFi-Land jest to, nazwijmy to, taka platforma DeFi-owa z opcją, tak jakby każdy większy projekt DeFi-owy, czyli opcja swapu, płynność, dodawania płynności, stakingu, farmingu, opcja governance, tak, czyli głosowanie i zarządzanie projektem. No i oczywiście tam lending, borrowing, marketplace dla NFT. No i tak jakby tu widzicie jakieś inne, no a jeszcze to, co jest najpopularniejsze ostatnimi czasy, czyli Launchpad. To wszystko jest czekajcie, jak to ładnie powiedzieć, zgamifikowane. O, chyba nie wiem, czy jest takie słowo, ale przyjmijmy, że jest, czyli generalnie wszystko jest opakowane w grę. Nie są to suche cyferki, suche liczby, tylko jest to wszystko spakowane w grę, czyli tak jakbyśmy grali w grę, która w tym przypadku jest taką, jak to nazwać, agriculture gra, czyli mamy swoją działkę, pole, stawiamy budynki, siejemy, zbieramy zbiory,
czyli tak zwany farming. I tak to tu macie print screena, jak ta gra będzie wyglądała. Jak widzicie, bardzo prosta graficznie, nic skomplikowanego, natomiast nie o to tak naprawdę chodzi. Jak sami wiecie, tutaj oczywiście widzicie, mamy bank, tu jakaś tawerna, czyli te wszystkie opcje, które wam przed chwilą powiedziałem, będą spakowane, ładnie oparawione graficznie w grę. O tym oczywiście projekcie możecie sobie więcej poczytać. Ja oczywiście przyznam szczerze, że aż tak bardzo się w ten projekt nie zagłębiam do momentu, jak mi zostanę wylosowany w tym losowaniu. Natomiast przyznam szczerze, że no nawet jeżeli będę wylosowany, no to po prostu w ten projekt wejdę tą ekspozycją, która będzie mi tam przydzielona, ponieważ do tej pory z racji na nad, że tak powiem, popyt znacznie przewyższa podaż przy tych IDO na Solanium, że jest to kwestia, ile da się zarobić, a nie czy. Przynajmniej tak do tej pory, bo oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, ale tak po prostu jest. W każdym razie, żeby nie przedłużać, bo w momencie nagrywania tego filmu zostaje jeszcze 17 godzin dla was, żebyście się też zarejestrowali, żeby nie było za późno. Więc załączam filmik. Mam nadzieję, że przypomniałem, żeby nie zapominać, bo kolejne projekty również niedługo będą. Ja na szczęście tutaj trzymam rękę na pulsie, żebyście wypamiętali o tym i nie zapominali, więc wam o tym przypominam. Za 5 dni mamy bardzo duży projekt, o którym coś więcej wam powiem, ale to mam jeszcze kilka dni, więc dajcie mi się do niego przygotować. Natomiast tutaj na szybko wrzucam wam, jak widzicie, na ten moment mamy 70 tysięcy followersów niespełna. Kto będzie ten film oglądał jeszcze 13 października, no to możecie sobie porównać, jak szybko tutaj te cyferki się zmieniają, a kto już 14 października, ten zobaczy, jak ta kwota w zawrotnym tempie będzie rosła, im bliżej będzie zakończenia whitelisty. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawia Kryptokozak.